Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Rzecz, którą zauważyłam na pierwszy rzut oka, to to, że zmieniła nam się pogoda. Nie wiedziałam, że takie rzeczy są możliwe. Jak widać, są. I szczerze mówiąc, to może fajnie by było wykorzystać jakąś magię na te wilki, żeby troszeczkę się tak, nie wiem, no, uspokoić i te sprawy. Fala płomieni. Może nie, ale ta błyskawica by była bardzo dobra, żeby tam gdzieś pierdyknąć w sam środek tej watachy. Może ten wilk będzie dobry. Ich tutaj jest sporo. Ja liczę, że one trochę oberwały jeden od drugiego, ale chyba się mylę. Chyba się mylę, dobra. Bardzo niedobrze. Może zdążymy się wyleczyć. Raczej nie. No wilki to jest jednak żart. Fajnie by było rzucić obszarowym. Tylko, że jak ja się tam wpierniczę, to one mnie zdążą zaatakować, zanim ja to skastuję. Bo fale ognia się długo kastuje na przykład i... Znaczy wiecie, no nie ma problemu, żeby spróbować. I teraz szybko skastować, no ale to... To nie zadziałało jakoś wybitnie. Spodziewałam się lepszych efektów, ale jest w sumie całkiem nieźle. Okej. To można powiedzieć, że nawet zdało egzamin. To fajnie. Jestem zadowolona. No i tak jak sobie myślałam, pójdziemy do Silden zrobić zadania. Nie będę się tak, wiecie, jak to się mówi, no... uciekać przed tym Silden, bo nie ma po co, a będziemy mogli się nauczyć ciekawszych umiejętności, na przykład tego biegu właśnie wilka, tej wytrzymałości. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Dobra, bo ty masz ułatwione życie. Już nie masz. Te skały wyglądają tak, jakby tam się dało wejść i coś by tam ciekawego było. I myślę, że spróbuję tutaj potuptać, bo to wygląda ciekawie. Takie skały. Kurde, takie masywy. W sumie fajnie, dałabym tutaj jakąś roślinkę. Bardzo w sumie chętnie. Nic nie widzę. Nie bójcie się. Ja też nic nie widzę. Okej. O, tam już widać zresztą Silden. Natomiast ja chyba wezmę sobie teleport do Geldern i przejdziemy sobie tą drogą, bo po pierwsze zabłądziłam w tych górach, a po drugie myślę, że i tak będzie całkiem przyjemnie po prostu się przebiec. O, widzę, że się gra wczytuje, bo się... ścinki są FPS-ów. Jakbyście się zastanawiali, no myślę, że on jeździ na rolkach. No, co sądzicie? Albo na wrotkach. W sumie mi to bardziej nawet na takie wrotki wygląda, no. Gościu się ustawił. Dobra, spoko. To ja sobie już stąd może pójdę. I olejemy kwestię czegokolwiek w ogóle. Chodźmy do Silden, bo to jest moje zadanie na dziś, które chciałabym zrobić. No tak, no ja się długo zastanawiałam, jak to ogarnąć, ale szczerze mówiąc to Silden będę czuła, że mi zalega, bo jak będę chciała potem iść do Nordmaru, to wiecie, ogarniemy sobie wszystkie zadania w Faring, bo prawda jest taka, że my tam nie zrobiliśmy nic kompletnie. I później, jak już sobie tam właśnie ogarniemy te zadania, to możemy na spokojnie już wejść, wiecie, klan wilka, klan młota, ognia i tak dalej, po prostu pochodzić, pospacerować. I to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, wydaje mi się. Dlatego nadrobimy te kwestie. Dobrze, w tą stronę jeszcze nie szłam. A, bo tutaj jest jaskinia tego samego typu i chyba tutaj są pełzacze.
Bo ja nigdy nie chodziłam tamtą ścieżką, gdzie byliśmy w ostatnim odcinku. I to był chyba mój błąd, bo tam są identyczne jaskinie, wychodzi na to. Co jest, Bezi? Was jest tutaj dosyć dużo. W sumie tutaj też jest taka jakby boczna ścieżka. Kurde, myślałam, że zebrałam z tego dziada to, co trzeba, ale jednak nie. Dobra, jeżeli z jakiegoś goblina czegoś nie zebrałam, to też nie wpadajmy w wielką panikę, bo się nic nie dzieje. Ja zawsze chyba do tej jaskini wchodziłam i tutaj będą albo rozpruwacze, albo pełzacze, już nie pamiętam. Możliwe, że będą pełzacze, biorąc pod uwagę, że w sumie po drugiej stronie ściany jest jaskinia z... Była jaskinia z pełzaczami, kopalnia konkretniej. Więc możliwe, że tutaj też będą pełzacze. Albo będzie to kolejna jaskinia, w której nie ma kompletnie nic. No... Tego to się nie spodziewałam. Ale szczerze mówiąc, jakby się tak przyjrzeć, to tutaj... Można by uznać, że te jaskinie chyba były połączone, tylko się coś przywaliło, nie? To taki chyba specjalny zabieg twórców. Tylko szkoda, że w tej odnodze nic nie mieszka, bo to by było takie bardziej... realistyczne, szczególnie jakby dać tutaj pełzacze. To wtedy już byśmy mieli taki, wiecie, w 100% taką, można powiedzieć, pewność, że te jaskinie były połączone ze sobą. I teraz też się zastanawiam, bo tędy przejdziemy bezpośrednio, można by powiedzieć, do Silden już. Wyjdziemy od jednej strony konkretnej. Fajnie by było ewentualnie przejść się jeszcze tutaj na ten płaskowyż i popatrzeć, co tu może być. O, tutaj już jest ta plaża. To się przyda. Ale to... Czy ja chcę to wykonywać bez brania zadania, to nie wiem. To się zastanowię. I mi się kojarzyło, że ta watacha wilków, ta duża, była zawsze tutaj. I możliwe, że była. Tylko, że właśnie te watachy się przemieszczają. I to jest najbardziej w sumie prawdopodobne, że tak było. Ale mi się trafiło po prostu inaczej. Nie wiem, możliwe. Tutaj też właśnie w sumie będziemy wchodzić do tego lasu, gdzie w sumie żeśmy byli. Już za niedługo... Jest jeden plus tego, że ja najpierw byłam w Geldern, bo nie muszę się teraz przejmować tym, że te krwiopice mogą mnie zatruć, bo nie mają prawa mi nic zrobić. Jedyne, co mogą mi zrobić, to mogą mnie za mocno troszeczkę pokąsić, ale to jest wszystko. No wiecie, ich jest tutaj dużo właśnie, aż 4. No ale tak to już będzie... No mnie tylko podziabią najwyżej w ten sposób. No i cóż to takiego wielkiego jest? Nic. Dzika jagoda. No i tak, i tutaj... Tu pójdziemy. Chociaż w sumie możemy tutaj iść już teraz. O, proszę bardzo, tu jest Dragrot właśnie, na samym środku drogi. Ważna rzecz. Żeby go sobie wziąć i nie zaniedbać. A tutaj jest obozowisko drwali. Nie wiem, czy mogę sobie te kuferki zabrać. Wydaje mi się, że mogę. Ale lepiej zawsze się dowiedzieć w taki bardziej sprawdzony sposób. No i tutaj tak naprawdę to miejsce to my już znamy. Wygląda chyba znajomo, prawda? Tam leży potwór. I właśnie tutaj do tego obozowiska po prostu nie wchodziłam. Tutaj też są w ogóle kamienne korzenie, to też pierwszy raz wiem o tym, że są w tym miejscu. Ja naprawdę całe życie myślałam, że one są tylko w jednym, a można je znaleźć naprawdę w wielu punktach. Dobra, bo to obozowisko. No my możemy tutaj chyba dwa zadania... Stój! O co chodzi? Nigdy nie widziałem tutaj nikogo takiego jak ty. Nie jesteś asasynem, prawda? No chyba nie. Nie masz zielonego pojęcia, jak wyglądają asasyni, co?
Właściwie to nie mam. Słyszałem tylko, że pojawili się w Silden. Mówią, że to źli ludzie. Jak zarabiasz na życie? Jestem drwalem, sprzedaję drewno i dzikie jagody. Komu? Rybakom z Silden. Często tu bywają. Ale od paru dni nikt tu nie zaglądał. Zastanawiam się, o co chodzi. Nie wiem, ale mogę ci pomóc. Mogę się dowiedzieć, dlaczego rybacy już tu nie bywają. A, zrobiłbyś to dla mnie? Przy okazji mógłbyś zanieść tę paczkę dzikich jagód rybakowi Stanowi. Zamówił je, ale nigdy nie przyszedł ich odebrać. Dobra, no to możemy ogarnąć. To jest przyjemny kwestik. Boże, przypomniało mi się, że to drewno będzie do zbierania. Cholerne drewno. Dobra, i tu jest jeszcze... Ej, ty! Co się tak skrada? Bo mogę. Tu jest jeszcze Willy. Wygląda na to, że ja mogę te kuferki brać, bo się panowie nie obrażają. Kolejny sen. Jak chciałam go wcześniej, to się nie dało, ale teraz jak już ich za bardzo nie potrzebuję, to oczywiście mam. To była twoja chata? Nie, ale moja wygląda niemal identycznie. Orkowie nieźle się sprawili. Jesteś drwalem? Byłem nim przez całe życie. Nie wiem, co bym robił, nie mogąc chodzić do lasu. Twardziel z ciebie. Tak, jeśli zajdzie taka potrzeba, mogę złamać rękoma solidną belkę. Nauczysz mnie walki? No i dobra, ty tylko siły mnie możesz uczyć. Ja oczywiście dla asasynów nie mam zamiaru robić zadań, czyli jak będzie zadanie, żeby tutaj przyprowadzić tego drwala, to nie będziemy tego robić, bo nie ma po co. Okej, chyba wiem, gdzie jestem. Tak, tam są topielce. Jestem w miejscu, gdzie nigdy od tej strony nie szłam. Pierwszy krokodyl w grze. Nie mieliśmy chyba jeszcze krokodyla, mam rację? W sumie to do Silden to jeszcze jest kawałek. Do takiego głównego Silden. To są tylko takie obrzeża. Tam byliśmy na dole. O, proszę bardzo, jeszcze roślinkę bym pominęła. W sumie można by było się tędy przejść po tym połaciu, ale to na spokojnie, myślę, że później. A tutaj da się wejść? Da się. W teorii mogłoby coś tutaj być, ale w praktyce nie ma. Troszkę szkoda. Dobrze, no to chodźmy tędy. Wzięliśmy zadanko, no to jest dobrze już. Tutaj krwiopijce pokonane. W sumie może wreszcie przejdę jakąś troszeczkę inną stroną. Tam są kolejne krwiopijce, tam też jaszczurki będą. W sumie idę chyba w stronę tego krokodyla. Chyba tak, chociaż nie widzę na razie. O, są aż dwa. Z krokodyla chyba będzie skóra. Zęby i nawet mięsko jest. Dobra, tam są topielce po drugiej stronie. To też możemy się, myślę, wybrać. Tylko, że tu jest jeszcze jeden aligator. Możesz tu przyjść? Co to był za dziwny dźwięk? Nie wiem, ale to było bardzo dziwne. Ała. Dobra, kolejne miejsce, gdzie możemy znaleźć kamienne korzenie. W sumie to się cieszę, że idziemy tą ścieżką. Nie musimy tak od razu się też do tego Silden pchać.
Możemy zacząć od tego miejsca. Dobra, kolejny topielec. Okej, to już jest to miejsce. To może zaraz tutaj przyjdziemy jednak. Tylko jeszcze się przejdziemy kawałek. Tutaj jest zadanko, więc też warto je wziąć. Tutaj jest ten obóz. Tu nic już nie ma. Dobra, to chodźmy tam, gdzie jest ta chata. Ogarniemy kwestię zadania. Fajnie. Tylko może się przejdę tak jeszcze tutaj tym brzegiem. Chociaż trochę. Tam są rozpruwacze. Proszę bardzo, kolejne miejsce, gdzie mamy nosorożce. Coś mnie atakuje. A, cześć. W sumie to jest jeden nosorożec, ale jest. Weź się, wypchaj. No, miałam iść po zadanko, a jak na razie to sobie luźno chodzę, tak o, po prostu. Przy Silden. No to były te trolle, co żeśmy byli niedawno. Tylko, że ja nie szłam tutaj dołem. Więc może warto się przespacerować trochę. Potem jak będziemy tędy szli, to będzie mniej przeciwników. Więc może warto. Dobra, mamy towarzystwo. Dobra, jeszcze cios. No niestety. O, tutaj już jest ta fajna ścieżyna. Tylko, że tutaj już na razie bym może iść nie chciała. Wrócimy się do tego miejsca, gdzie byliśmy, bo się troszeczkę zakręciłam. Wiecie, nie żeby to było coś złego. Odporność na choroby się nam bardziej przyda w Nordmarze, dlatego na razie się nie uczę. Nie widzę takiej potrzeby. Zresztą mam tych miksturek i tak nadto do wyleczenia się z tego. Więc nawet jak mnie zatruje taki rozpruwacz, to nic złego się nie dzieje. Dobra, tam się bije cała ekipa. No, hello. No i dobra, praktycznie cały exp jest mój.
dobra, i tutaj już jest chyba po tej stronie dosyć bezpiecznie. Tam też będą rozpruwacze w tamtej okolicy, ale tam na razie też nie mam planów się udawać. Tutaj warto się udać. Co wiesz o Silden? Silden jest nazywany miastem łowców. Kiedyś mieszkało w nim wielu myśliwych, ale kiedy przybyli tu orkowie, musieliśmy się wynieść z miasta. Teraz jest nas tylko garstka, mieszkamy w górach. A na co ty polujesz? Na wilki. Wyłącznie na wilki. Te bestie są niebezpieczne, ale za skóry można dostać sporo pieniędzy. Mhm. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. Jeżeli znasz się już trochę na polowaniu, mogę cię nauczyć kilku sztuczek. Zapolujmy na wilki. No dobrze, zobaczymy, co potrafisz. Chodź ze mną. Wiem, gdzie znaleźć naprawdę ładne wilki. Wiecie co, jak dla mnie największa szkoda jest taka, że tak naprawdę będzie za nie ta sama skóra, co za zwykłe wilki. To są chyba rzeczy najbardziej przykre. Że wiecie, że to nie jest jakiś specjalny trofeum, tylko raczej taka zwykła pipiduwa. No i dobrze, że już tutaj byłam. Zabiłam przynajmniej tego topielca. Tych wilków chyba dużo tutaj nie będzie. Może z 5? No dobra, jest was trochę. Te cholerne bestie są wszędzie. Pokazałeś mu. Gorzej, że pół watachy się rzuciło na mnie. Nie, no ładnie, jak jeszcze zrobimy... O jedną parszywą bestię. Kurde, nie spodziewałam się. Już miałam powiedzieć, że umrzemy zaraz. Jestem zdziwiona. No, no, to było coś. Srebrne wilki należą już do przeszłości. Tak, świetnie. Niezły jesteś, towarzyszu. Pokaż. Co ty masz? Wyrób ostrych strzał, podstawy konstrukcji. Bardzo fajna rzecz, chociaż ja nie potrzebuję raczej. O polowaniu. Dobra, tego też nie potrzebujemy, bo nie korzystam. I tutaj już chyba nic na tym płaskowyżu nie będzie. Dobra, fajnie. Jestem zadowolona, ucieszona. Najbardziej z tego, że już zaczynamy być naprawdę sporymi koksami. Myślę, że kiedyś dojdziemy do momentu, kiedy nawet będę mogła... O, mamy grupkę bizonów, która akurat przybiegła. Ale szczerze, skoro mnie nie atakują, to się nie będę prosić o wciry, bo one akurat mogą zrobić mi niezłą krzywdę. Tu, co ciekawe, jeszcze jest jakiś topielec. W sumie nie szłam jeszcze tą stroną rzeki. Już teraz w sumie idziemy bezpośrednio do Silden. Ja się tylko zastanawiam, czy warto... Ajajaj, przypomniało mi się, że tutaj chyba potrzebuję skór bizonów. Dobra, no to najwyżej będziemy na te bizony polować z czasem. To nam przecież nie ucieknie. No chyba nie bez powodu tych bizonów jest od groma w tym miejscu. Ale może mi się tylko wydaje, może nie będzie to potrzebne. Tutaj możemy zajść do tych myśliwych, jak już jestem przy okazji. Chociaż mnie się wydaje, że to mi nic raczej nie da wielkiego, przynajmniej chwilowo. Znaczy w sumie możemy już zebrać futra. Dobra, raz, dwa, trzy. Cztery. Skradasz się jak jakiś złodziej. Pięć. Sześć.
7, 8. Czy tych futer było tylko 8? Bardzo dobre, ważne pytanie. Nie pamiętam ni grom. To już gorzej. Że ja po prostu nie pamiętam. Dobra, tutaj już zebrane. Tam na razie się nie wybieram. Cóż to są za ruiny? Czy to nie są te związane z zadaniem Wary z Guru? One gdzieś były przy Silden bodajże. Tam jest jakaś ścieżka. Ale je, ja połowy nie pamiętam już w ogóle z tej gry. Nie no, po prostu podejrzewam, że w połowie miejsc to ja w ogóle nie byłam. A może to jest miejsce z tymi niewolnikami? Chyba nie. Ci niewolnicy byli gdzie indziej. A może to były te góry? Coś się tu bije ze sobą. A tam się leją, dobra. Ale to przejście jest intrygujące. Ale to myślę, że nie na teraz, wiecie? Nie na teraz. Tak samo tam są dziki. Dobra, to już nie na teraz. Zobaczymy, czy czegoś się dowiemy tutaj. Jak idzie polowanie? Aż zbyt dobrze. Mamy więcej łupów, niż jesteśmy w stanie unieść. Ledwie starcza nam czasu na dostarczanie skór do Silden. Mogę zabrać wasze skóry do Silden. Bylibyśmy wdzięczni. Masz tu 8 skrzyń. Gotowe do transportu. Zawierz je do młyna w Silden. Dobra. To fajnie. Ty tu rządzisz? Tu rządzą orkowie, przyjacielu. Mój wkład w życie tej społeczności jest raczej niewielki. Pracujesz dla orków? Nawet półgłówek zna zasady. Tylko samobójca sprzeciwiłby się orkom. To rozsądne podejście. Tak, to prawda. Nawet jeśli w dzisiejszych czasach to orkowie ustalają ceny. Kiedyś ludzie z Silden zapłaciliby znacznie więcej za taki towar. Jak idzie polowanie? Bardzo dobrze. Na północy nie brakuje zwierzyny. Głównie zębaczy. W Silden mają sporo tego towaru. Jeśli chcesz, mogę cię nauczyć co nieco o polowaniu. A, bo z nim jest też polowanko. Dobra. To chodźmy. Chcę polować na zębacze. Dobry pomysł. Chyba pójdę z tobą. Powiedz mi, kiedy już będziesz gotowy. Chodźmy. Wiecie, jak już tu jestem, to co ja będę zwlekać? Potem tylko tutaj wrócimy, żeby oddać pieniążki ze skóry. Idziemy oczywiście tutaj, gdzie nie chciałam iść, bo mówię, dobra, pójdziemy sobie tam kiedy indziej, bla 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 bla. No, ale jednak chyba warto iść teraz. Dobra, wiesz co, poczekaj, bo ta krwiopijca mnie bardzo... Kolejna bestia! Zauważyłam, że ta gra się buguje momentami. To załatwi sprawę. Wiesz co, poczekaj, ja se zjem trochę pieczeni. Kurde, dalej te naprawdę. Tak, już tu jestem. Trochę słabo, że to nie są żadne specjalne zębacze. Ła! Kurde! Ej no! Okej. To aż mnie zdziwiło. W sumie tak doszło do mnie, że w sumie Silden też jest takim miejscem, gdzie dłużej się te zadania wykonuje wszystkie. Dobra, ja zacznę może od rozróby tutaj. Kolejna bestia! Pokazałeś mu. Jak widzicie, zastosowałam ten kołowrót. Co jak co, ale... No kurde! Co jest z wami nie... To załatwi sprawę. Masakra.
To chyba w tych górach są niewolnicy potem dla tych braci. Tutaj też w sumie jest niezłe połacie właśnie do zwiedzania. Sporo jest takich miejsc tutaj w ogóle. To już wszystkie? Na to wygląda. Szkoda. No cóż, jeśli chcesz wiedzieć coś jeszcze o polowaniu, wystarczy zapytać. Dobra, dzięki. Nie potrzebuję chyba chwilowo. Dobra. Jeszcze się możemy w teorii przejść tędy. Żeby już ten teren sobie zamknąć. No i w sumie czemu nie? Tu chyba były... rozpruwacze? Albo nie. Jest jakaś jaskinia. Aż sobie z tego wszystkiego wyłączyłam F5. Nie wiem, jak ja to zrobiłam. To by było fajne miejsce, żeby dać szczaw królewski, nie? Co tutaj mamy? Rozpruwacz. Naprawdę? No, co to miało być? O, masakra. W ogóle mamy nowy poziom, więc można by było dać w kowalstwo. Dobra, tu jest fajna rzecz. Dzisiaj, jak widzicie, sporo jest takiego wybijania, zwiedzania. Ja mam zawsze z takimi odcinkami największy problem, żeby nadać im jakąś nazwę. Szczególnie, że w ostatnim czasie takich odcinków tworzę dosyć dużo. Dobra, bez sensu. Zauważyłam, że takie machanie na boki robi lepszy efekt. Metalowy kufer. Chyba też taki zwykły, średni. Ostatnio mało tych arcytrudnych. Znaczy, pojawiają się co jakiś czas, bo to widać na przykład po ilości złota, którą dostajemy za taką skrzynkę. I to chyba tak najbardziej wtedy jest widoczne. No a ja też w ogóle nagrywam teraz dla Was aż 4 filmy pod rząd. To jest naprawdę bardzo duża ilość. Ale prawda jest taka, że dzisiaj jest u mnie środa i w czwartek, i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę nie mam czasu po prostu nagrać dla Was odcinka. Ja sama jestem zszokowana. Ale tak właśnie jest. Dlatego chwilowo po prostu się tym zajmuję, no dużo, dużo wcześniej. Dobra, tutaj już żeśmy w sumie byli, możemy już chyba wrócić. Znaczy wrócić, udać się w ogóle. Tutaj już jest po polowaniu, zabraliśmy te skóry. Ja się tylko upewnię, czy mam tych zestawów 8. Mam 8 skrzynek. No to chodźmy do Silden. Mówiłam, że przyjdziemy od tamtej strony. A tu przyszłam od tej. Ale w sumie to też jest taka nowa strona, bo też nigdy tędy nie chodzę. Więc się chyba liczy, że jednak coś nowego udało się zrobić. Tutaj jeszcze są jakieś kuferki. Siup, siup. Jest jakiś jelonek.
Jest kolejna roślinka, która nam dodaje punkty życia. I tutaj jest też wodospad, który będzie troszeczkę szumił. Plus taki kamienny krąg z teleportem. I siup. I tam na dole rośnie bagienne ziele. No niech sobie rośnie, nie potrzebuję go. Super, Bezi nie umie chodzić. Zaklinował się hełmem o wszystko, co się da. No i dobra. I mamy wejście takie bezpośrednie. Tutaj od razu by wypadało stosy z drewnem poszukać. O, no i w sumie tutaj już jest ten mościk. W sumie tędy też mogę się przedostać. Bo tutaj też będziemy mieli kwestie do zrobienia. Tutaj są też krwiopice i tam dalej są jaszczurki. Tych krwiopic aż 3 są. I tutaj też są, co ciekawe, kamienne korzonki. Co prawda tylko parę sztuk, ale są. A tu mamy jaszczury. Już dawno się z jaszczurami nie biłam. Dobra, widzę, że musimy standard jednak zrobić. Przy okazji też będziemy w stanie zrobić zadanie. Niestety mnie dziabnął, ale to tak jak mówię, nic strasznego, bo ja mam tych eliksirów od groma. Przynajmniej się nie marnują. Dobra, i ciebie otworzymy w taki klasyczny sposób. Mamy kamień druidzki. Dzięki temu kamieniowi bohater może przemienić się w jaszczura. Język, piła Hatloda, to jest zadanko, skóra jaszczura i szpony. I takie zwykłe, klasyczne jaszczurki. Jak my stoimy, moi drodzy, z czasem, bo ja nie wiem, 37 minut, to wydaje mi się, że możemy zrobić na pewno te parę rzeczy, czyli te skóry odnieść, to akurat tutaj będzie przy tym młynie. Więc to zrobimy. Te rzeczy, które nie uda nam się ogarnąć, to będziemy, wiadomo, w kolejnym odcinku kontynuować. I tu jest młyn. Witam. Czy to młyn? Kiedyś był tu młyn, ale od kiedy przybyli tu orkowie, używany jest jako magazyn. Co tu przechowujesz? Drewno opałowe, ryby i skóry. Silden zaopatruje w te towary całą okolicę. Proszę, mam tu skóry od myśliwych. Świetnie, daj je tutaj. Proszę, 1500 złotych monet. Oddaj złoto myśliwym. Ale nie ociągaj się, jeśli nie chcesz ich zdenerwować. Dobrze, spokojnie. Co tu robisz? Jestem zarządcą magazynu. Nazywam się Gives. Gromadzę towary, które są dostarczane karawanami do pobliskich miast. Potrzebujesz jeszcze czegoś? Jeśli znajdziesz jakieś towary gotowe do wysyłki, przynieś je tutaj. Muszę się przygotować na przybycie następnej karawany. Dobra, jest drewno opałowe i ryby. Towary, ty masz pancerze najemników. Masz wytrychy, ja się ostatnio troszeczkę wyprzytkałam chyba. Mam wytrychów, no 38, no to jest gorzej niż było. Spaczka z bronią, to od razu zabieram. Takie pytanie, ile ja mam paczek? 2. Dobra, to też musimy zadbać o to, żeby pozbierać. I z takich rzeczy, które możemy jeszcze zrobić, to są rzeczy te zalegające, delikatnie, czyli paczka dzikich jagód, pieniądze za skóry. Pieniądze możemy oddać już za chwilę. Tędy może bym nie szła, bo mnie tutaj zagadają za chwilę. Znaleźliśmy też ten młotek, ale
Znaczy w sumie mogę tutaj przejść. Tutaj są beczki też z rybami. Ale tu jest gdzieś rybak Stan. To nie tutaj. Oj. No niestety nie udało się tak jak chciałam. Cześć. Jak leci? Fatalnie. Coś nie tak? Ryby, ciągle tylko te ryby. Mam już tych śmierdzieli powyżej uszu. I co tam z rybami? Jestem wykończony. Łowimy tu jak wariaci. Cały czas przybywają karawany, które odbierają tych śmierdzieli. Ledwo nadążamy z połowami. Mam dla ciebie paczkę. Dzikie jagody od Bozepa. Wspaniale. Nie widziałem się z nim, od kiedy orkowie podwoili straże. Serdecznie dziękuję posłańcowi. Proszę, weź to. No i dobra. Zrobię sobie przerwę. Te skrzynki z rybami to też będziemy zbierać później i jeszcze może pójdziemy oddać od razu te pieniądze. A żeby oddać pieniądze... Orkowi! Rozumiem. Dobra, wiesz co, bo... Trochę szkoda, że przewinęłam ten tekst, ale tam było, że orkowie zniewolą nas wszystkich, tak, tak wiem. Tu jest jeszcze myśliwy gdzieś. Tutaj. Nie masz co robić? Z reguły poluję w górach, zamiast sterczeć tu bezczynnie. Na co polujesz? Na wszystko, co żyje na naszych równinach. Do tego trzeba być szybkim i zwinnym. Jeśli chcesz, mogę cię tego nauczyć. Najpierw jednak musisz pójść ze mną do domku myśliwskiego. Co robisz w mieście? Właśnie dostarczyłem część naszych skór do magazynu. Chciałem iść prosto do domu. Ale jakoś nie mogę zebrać się do kupy. Pokaż mi swój domek myśliwski. Jasne. Chodź ze mną. Dobra, i to już nam zakończy kwestię tych myśliwych poza Silden. I będziemy mogli tutaj już ogarniać zadania na bieżąco, czyli właśnie zbierać to drewno opałowe, czy te ryby. Na razie nie brałam tych zadań, no bo będziemy je robić po prostu w kolejnym odcinku, więc myślę, że bez sensu jest brać na nie zlecenie, kiedy nie będę ich jeszcze robić. Z tym młotkiem, no to ogarniemy sprawę też w kolejnym odcinku, już wiem mniej więcej co, gdzie, jak robić. No a tutaj tak naprawdę jak pójdziemy, to już będziemy mieli wszystko z głowy. I myślę, że od razu się nauczę od niego tej umiejętności, którą on oferuje. Czy to jest nosorożec? Tak. Uj, to nie jeden. Dobra, tą górką to się akurat zainteresujemy. Jak widzę nosorożce, to mam takie poczucie, żebym chciała się ich od razu pozbyć. Dobra, i ty jeszcze już kończymy z tobą. I jeszcze ty mi trochę przeszkadzasz. Tam jakiś kufer. Kurde, za dużo tych terenów jest. Oła, dobra. Co jest? Ja pierdzielę, no. No! Nienawidzę tej gry. Ja nie zrobiłam BF5. Od dawien dawna. Bo mówię, co mnie może tu zabić? Dobra, jednak zrobiłam, dobra. Dam sobie siana, wiecie? Dam sobie siana i zadzwonię do Bociana. Dobra, nie wiem. Whatever. Ja już mam chyba bardzo przegrzany mózg dzisiaj. No i jesteśmy. To mój domek myśliwski. Nauczyć cię teraz czegoś o polowaniu na równina? Mhm. Panie, 18? To się nawet ja tego nie spodziewałam. Twoje skrzynie ze skórami trafiły do Givesa. Świetnie. Oddałeś nam wielką przysługę. A teraz daj mi złoto od Givesa. Masz 1500 złotych monet. Proszę, jaki uczciwy człowiek. Proszę, to dla ciebie. Dziękuję. Zostało coś dla mnie? Dla takiej uczciwej osoby? Ależ oczywiście. Mogę cię nauczyć polować. Dobra, dzięki. Wy wszyscy mnie możecie uczyć polować. To wiemy, że do Pawela trzeba się będzie zgłosić. I myślę, że jeszcze na zakończenie odcinka udamy się do Redok, do Kowala. Mamy teleport do Silden, więc nie ma co się martwić tym, że gdzieś nie damy rady dojść albo czegoś zrobić. Tylko wiecie, chcę ogarnąć sobie tą kwestię do końca.
Więc zróbmy to. Po prostu. I w kolejnym odcinku powinno nam się już udać, jak my stoimy z tym nowym poziomem. No myślę, że tak. Myślę, że się uda zdobyć nowy poziom. No to, że nauczymy się tych ciężkich pancerzy nosić. Bo skoro już mamy ten ciężki pancerz, potem jest ten pancerz ceremonialny, a później paladyna, to będziemy mieli dużo fajniejszą ochronę. Gdzie ten kowal jest? Excuse me? A tu jesteś. Tego mnie jeszcze nie nauczysz, a to w ogóle 15, czyli akurat. 7 punktów. 5. Raz i raz. I kolejny poziom, to mi jeszcze kuźwa braknie. Tego się nie spodziewałam. Dobra, no nie będę już tak bardzo marudzić. Dziękuję Wam, moi drodzy, za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film, nagrywać kolejny na zapas i będziemy wykonywać zadania w Silden. Trzymajcie się i cześć!